Jesteśmy gotowi, tak? Tak, dziękuję. Proszę pana. Panie Armacio, zawiodłem się na pani. Ona jeszcze nie jest zbyt dojrzała, ale pani? No cóż, trudno. Powychodziły z was różne rzeczy. Ale ja też mogę wymyśleć różne rzeczy. Mnie też różne rzeczy przychodzą do głowy. Nie tylko to. Chociażby pan. Pan jest miernotą, zakompleksionym miernotą. Tyle chyba mogę powiedzieć, prawda? Mówiłem, że to wszystko. Ale nie, wszystkiego panu nie powiem. Przecież nie powiem panu tego, co myślę naprawdę, że to idiotyczne uważać pana za prezesa Trybunału, prawda? Bo ta stara gotowa mnie naprawdę, pani Lenart gotowa mnie stąd naprawdę wyrzucić. Akurat tego panu nie powiem, ale tym jednym nie będę pana denerwował. To nie fair, była umowa, że mówimy przyjściutko. No fair, nie fair, wolę tu jeszcze pomieszkać. Mogę wymyślić coś innego, inne rzeczy też przychodzą mi do głowy, a chociażby to. Pan zawsze bierze za dużo masła, więcej niż inni. No, tak jest bezpiecznie? Nie mogę na to patrzeć. Też brałbym więcej masła, ale nie mogę tyle zjeść. W ogóle nie powinienem mieć masła. No ale to przecież pan, jak inni biorą coś z pół miska, to robi wrażenie, jakby był niezadowolony. Pani to pani robi takie wrażenie. Tak, chyba jak mi zjadacie ciasto. Bo ciasto akurat lubię i ciasta zjadałabym więcej. A najjedniej całe. Ja prawie nie jem ciasta! Ale on je jodnie. A co, to egoistka. Przecież przekroiłem, bo to był ostatni kawałek. Ale po co pan kroił, jak pan jak wcześniej? A liczy pani? Liczy na to. No dalej, dalej. A pan co myśli, że co, że ja nie zauważyłam, jak pan patrzył na niego, kiedy sobie kupił te nowe półbuciki? A co pani myśli, że zazdrości? Czy te takie plecione półbuciki są nawet dosyć gustowne, ale zbyt gustowne tak dla niego. Ktoś taki nie powinien nosić takich półbucików. W ogóle nie mogłem zrozumieć, jak to jest możliwe. W ogóle nie powinien mieć butów. Jestem, co? A co do waszej gadki, podoba mi się. Naprawdę jest pan zadowolony? Tak, jestem zadowolony. Nie, koniec, 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 dla mnie koniec. Normalnie bym powiedział wam, że idę zrobić sobie herbatę, ale w tej sytuacji powiem, że mam was serdecznie dość. Wiecie co, moje panie? Nie podoba mi się ten pił.